Cześć, ja nazywam się Monika Maszkiewicz, a dziś moim gościem w Music Box Exclusive jest Grzegorz Chyży. Dzień dobry, witam Cześć, wszystkich. Cześć Grzegorz. Nie znam odpowiednich słów, a chcę Cię tak jak tuż pod skórą mieć. Punktem wyjścia do naszej rozmowy jest oczywiście ostatni singiel Tańcz. Słuchałam. Fajne. Bardzo się cieszę. Ale nie wiem, czy czytałeś komentarze? Nie, nie miałem jeszcze okazji, bo właśnie wróciłem z weekendowego koncertowania i tak naprawdę dzisiaj pierwszy dzień na takie jakieś własne przyjemności, więc od rana postanowiłem spotkać się z Tobą, a potem wrócę do domu i poczytam komentarze. To ja Ci mogę zdradzić tutaj taki mały przedsmak. Twoi słuchacze są absolutnie zakochani, ale są też zaskoczeni, że Ty potrafisz śpiewać tak wysokim głosem, tak zwanym falsetem. No, myślę, że ci fani, którzy są ze mną od samego początku, to mogli usłyszeć mnie śpiewającego falsety w pierwszym singlu właśnie, na chwilę. Chociaż i tak w pierwotnej wersji zdradzę Wam taki kąsek, że było o wiele więcej tych falsetów, ale zostały usunięte, żeby móc dopasować się do słuchacza radiowego. Mhm. I tych falsetów zostało tylko kilka, a tutaj stwierdziliśmy, że zaszalejemy i na grubo. Idąc i tak schodząc z tej ścieżki, z której kojarzą mnie moi słuchacze, generalnie muzycznie, to stwierdziłem, że i wokalnie pozwolę sobie na coś więcej. Zabierz mnie do gwiazd, bym kolejny raz modlił się i błagał Cię o więcej. Zabierz mnie do gwiazd, jeszcze jeden raz, przecież dobrze wiesz, nic nie trwa wiecznie. Zabierz mnie do gwiazd. Grzegorz, to pytanie, kiedy płyta? Artyści nie znoszą tego pytania, ja wiem. Chciałbym znać odpowiedź na to pytanie, ale jakby wydanie albumu w dzisiejszych czasach to jest sprawa duża i staje się już naprawdę sprawą symboliczną, bo nie oszukujmy się, tak naprawdę wszyscy czekają na single i jak spojrzymy sobie na wszystkie platformy streamingowe, to tam jest jakby ta proporcja wydawania albumów do częstotliwości wydawania singli się odwróciła, jakby teraz już największą koncentracją ze strony labeli i artystów staje się priorytetowe wydawanie jak największej ilości singli. Łapanie tego potem w jakiś album jest ewentualnym już coraz częściej bonusem. U nas chcielibyśmy ten album jednak wydać, zapakować te wszystkie single w jedną całość, poddawać jeszcze brakujące elementy, których już jest niewiele naprawdę. I podzielić się tym albumem, myślę, jeszcze w tym roku. Ale to bardzo ciekawe spostrzeżenie, bo sama jak myślę sobie o tym, gdzie najczęściej słucham muzyki, to są tylko te platformy streamingowe. Tak, no, jakby trend generalnie bardzo mocno się zmienia. Te single, jak sama pewnie zauważyłaś, są coraz krótsze. Mnie osobiście jako artystę to trochę boli, bo musimy się ograniczać do naprawdę krótkiego czasu i ciężko jest nam zawrzeć fajne wejście, otwarcie, początek, rozwinięcie tematu i zamknięcie w 2 minutach, 30 sekundach czy tam 50, bo myślę, że to jest czas docelowy, do którego aktualnie zmierzamy, jeśli chodzi o single. Kochanie, to ja. Takim najgłośniejszym singlem z tej twojej nowej twórczości było oczywiście Kochanie, to ja. Wszyscy znamy, bo przede wszystkim radia to bardzo mocno podchwyciły i miałam wrażenie, że był czas, chociaż nadal od czasu do czasu słyszę, że cały czas jest to, wiesz, katowane. To jest chyba bardzo miłe dla artysty. No to jest bardzo miłe. Ja w ogóle mam super wspomnienia też z Królem Nocy, bo Król Nocy był takim bardzo wyczekiwanym singlem i przez nas, i myślę, że przez wytwórnię, i przez moich słuchaczy, którzy czekali na ten numer kilka lat, w sensie na w ogóle nowe otwarcie z mojej strony, był też jakimś takim mocnym sygnałem, że ja jako Grzegorz Chyży, artysta, idę też już w troszkę innym kierunku, że jakby ta moja muzyka ewoluowała i jest to rozwinięcie
obranej wcześniej drogi, wzbogaconej o jakieś tam właśnie muzyczne i producenckie doświadczenia. Zainteresowanie mediów show biznesowych tym utworem wynikało też pewnie z tego, o czym opowiada podmiot liryczny, bo tam jest mowa o burzliwej relacji. Kochanie, to ja, wybacz mi. Tak. Co miał wybaczyć? No tutaj można interpretować to na wiele sposobów. Ja zawsze tworzę tak piosenki, niezależnie czy jestem jedynym autorem, czy współautorem tekstu. Zawsze staramy się oprzeć historię na faktycznych wydarzeniach, ale nie zawsze są to moje wydarzenia. Przy tym numerze współpracowałem z moim przyjacielem i również producentem Arciszewskim, którego pozdrawiam bardzo serdecznie. I są to jakby nasze wspólne spostrzeżenia i cały ten utwór jest odbiciem naszych wspólnych myśli przelanych na papier. Znieście pełnym grzechu, dokąd nie wiem. Jestem królem nocy, lecę. Byle ty zapomnieć, kiedy spadnę. Ratuj mnie powoli. Ale oprócz muzyki mam wrażenie, że masz wiele innych pasji, bo to, że trenowałeś sztuki walki, to jedno. To, że interesujesz się lotnictwem, to drugie. A trzy, podobno otworzyłeś własny punkt gastronomiczny, klubo kawiarnie. Można tak powiedzieć. Miejsce, ja bym bardziej nazwał miejscem, które powstało z miłości do dobrego jedzenia, chillu i przede wszystkim dobrej muzyki. No bo nie mogłoby być w moim przypadku inaczej. Kocham wszystkie te trzy rzeczy. Jakby chciałem, jakby firmując też sobą i będąc też sporą częścią tego projektu, to miejsce, żeby w jakiś sposób oddawało też moją miłość do właśnie tych trzech wymienionych wcześniej rzeczy. A dlaczego akurat Poznań? Poznań dlatego, że mam tam wielu przyjaciół. Ja pochodzę z Wielkopolski, więc sporą część swojego życia przed przyjazdem do Warszawy spędziłem właśnie w Poznaniu. Gastro wiem, że nie jest ci obce. Oglądałam sobie wcześniej, przygotowując się do naszego wywiadu, do naszej rozmowy, wywiad z Szymonem Majewskim, gdzie powiedziałeś, że ty przez wiele lat pracowałeś na zmywaku w Irlandii. Na zmywaku w Irlandii zaczynałem. Myślę, że jak większość Polaków wyjeżdżających w tamtych czasach na wyspy. Kiedy to było? Teraz tobie nie powiem dokładnie, ale bardzo dawno temu już. Jako młody chłopak. Tak, świeżo po maturze wyjechałem, oczekując na decyzję, czy dostałem się na studia, czy nie. Wyjechałem sobie najpierw na wakacje, a potem się okazało, że spodobało mi się na tyle, że chciałem tam zostać troszkę dłużej. No i łącznie byłem 2-3 lata. I zbierałem doświadczenie właśnie w gastronomii szeroko pojętej. Gdy myślisz sobie o tamtej pracy, no właśnie, co pojawia się w twojej głowie? Uśmiech, bo tak naprawdę przechodziłem przez każdy szczebel w karierze gastronomicznej, bo pracowałem i na zmywaku, pracowałem jako kelner, pracowałem potem jako początkujący kucharz. A ostatnie miesiące, można powiedzieć, byłem prawą ręką menedżera i już ogarniałem, spinałem całość, bo byłem jednym z niewielu osób, które właśnie pokonały tą drogę i wiedziały o wszystkim. Więc wspominam to bardzo dobrze, traktuję to jako ogromne doświadczenie, które no, dzisiaj na przykład jest ważną cegiełką w całej tej układance, jeśli chodzi o moje dodatkowe rzeczy, które gdzieś tam oprócz muzyki robię. Nie znam odpowiednich słów, a chcę cię tak jak tuż pod skórą mieć. Grzegorz, to przejdę do jednego z ostatnich wątków. Minęło 10 lat od X-Faktora, tam cię poznałam. Kiedy to było? No było to 10 lat temu. Ale ja wspominam te czasy bardzo dobrze, bo sam X-Faktor jest tylko jednym z kilku takich
kamieni milowych w mojej karierze, bo tak naprawdę wszystko zaczęło się 4 lata wcześniej, 3 lata wcześniej, w momencie, kiedy założyłem swój pierwszy autorski skład właśnie w Poznaniu, po jednym z jam session. Nazywaliśmy się Brit Funky i postanowiliśmy, że będziemy grali polski funk. Znaczy funk w języku polskim. Debiutowaliśmy, nagraliśmy epkę, krążyliśmy po radiach. Zespół co prawda szybko obrał inny kierunek i zmienił swój skład. Ja postanowiłem grać pod swoim nazwiskiem i tak tworzyłem swoją społeczność, która no poniekąd jest ze mną do dzisiaj, i która w dużej mierze namówiła mi na ten krok, o którym ty właśnie wspomniałaś, czyli pójście do programu. Programy talent show rządzą się swoimi prawami, jest tam dużo oceny, to jest oczywiste, ale jednocześnie czasami po prostu bolesne. Ty masz 3 synów, czy zastanawiałeś się nad tym, czy kiedy oni zapragnęliby kiedykolwiek, żeby pójść do takiego programu, doradziłbyś im, jako że też tam byłeś, czy może odradziłbyś? Znaczy, myślę, że moja rola jako ojca jest taka, żeby wspierać i odpowiadać na pytania, jeśli jest taka potrzeba. Raczej nie będę tym, który będzie wskazywał palcem, w którym kierunku którykolwiek z synów ma pójść. Wiedzą, że już teraz wiedzą, że mają wsparcie we mnie na każdym kroku i jeśli sobie tylko wymarzą, kimkolwiek sobie wymarzą, że chcieliby zostać, to na pewno będą czuli moje wsparcie i będę robił wszystko, żeby wspomóc ich w tej pogoni za marzeniami. To jest piękne, co powiedziałeś. No, pozwolić być sobą. No tak. Jakby życie już dzisiaj stawia młodzieży sporo przeszkód i wyzwań. Jest o wiele więcej bodźców, które sprawiają, że człowiek traci koncentrację na postawionym sobie celu, więc myślę, że rolą każdego, kto troszczy się o drugą osobę bliską, czy po prostu przyjaciela, znajomego, jest to, żeby go wspierać i przypominać mu o tej drodze, którą sobie obrał i o celu, który sobie obrał. Nawet kiedy znajdą się chwile zwątpienia czy zmęczenia na tej drodze. Leoś jest oczywiście maleństwem, ale bliźniaki, słyszałam, że podobno przejawiają jakieś zdolności muzyczne. Przejawiają. Zdolności muzyczne, sportowe rozwijają się na wielu płaszczyznach i póki co próbują, testują wszystkiego, na co mają ochotę. A myślę, że na jakieś takie większe decyzje jeszcze mają sporo czasu. Zamknij na chwilę oczy, nie myśl o tym, czy boisz się, czy nie. Na chwilę zostawmy w tyle rozczarowań, gniew. To Grzegorz, trochę tak zmierzając do podsumowania, mówiliśmy o marzeniach, o tym, żeby pozwalać dzieciom być sobą. A jakie są twoje marzenia? U mnie tych marzeń jest sporo, są takie mniejsze, jak na przykład to, żeby szybko jednak poukładać w całość te brakujące elementy i podzielić się kolejnym albumem. Kolejnym małym marzeniem jest to, żeby jak najszybciej po wydaniu tego już móc siąść do pracy, bo to cieszy mnie najbardziej, nad kolejnymi dźwiękami. Kolejnym malutkim marzeniem jest to, żeby w przyszłym roku zagrać przynajmniej tyle samo koncertów, ile w tym roku, bo uwielbiam to robić. No i żeby móc cieszyć się po prostu zdrowiem, bo jeśli to będzie, to ja sobie zresztą poradzę. Nie mam problemu ze stawianiem sobie celów i gonitwą za marzeniami, bo znajduję w tym coś ekscytującego i coś, co mnie nakręca do życia w ogóle. Więc no to tego wszystkiego ci życzę. Będzie zdrowie, to będzie frajda z życia. Bardzo ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. I do następnej. Do następnej.